Co ja teraz właściwie powinienem zrobić? Aha, pójść to wszystko zakląć. Dobra. Tak. Teraz zaklinamy. Lidia, chodź tam, chodź tam. Osłaniam cię. Tak. No. Będę dźwigać twoje ciężary. Czy wszystkie nie masz jakichś klejnotów nadmiarowych jeszcze? Naładowanych nie masz, same puste. Szkoda. Prowadź. Muszę w takim razie patrzeć mniej więcej na godzinę. O, to odpiszę już, okej. Będę. Co w ogóle jest za miecz? Orkowy? Sztylet? Ten najmniejszy. Wow! Jak to zrobiłem, że teraz to jest tyle warte? O nie, dobra, to ciągle było tyle warte. Po prostu podczas przed... ten opiewa prawdziwych synów i córki Skyrim, gromowładnych. Je. Za naszą młodość, za płynący jak wino czas, za epoki ciemiężców kres, za śmierć, co oszczędzi... a nas. Już wkrótce wypędzimy cesarstwo z należnej nam ziemi. Odzyskamy nasz dom krwią, męstwem i mieczami naszemi. Niech żyje Ulfric, niech żyje tyś najwyższym królem naszym. Ku twej czci śpiewa pieśni i pijemy wina czasze. Walka naszym żywiołem. Myśmy Skyrim dzieci. Sovngarde wzywa, z naszych ciał duch uleci, ale ziemia ta należy. Ona, my ją uwolnimy, od plagi kalającej nasze nadzieje oczyścimy. Niech żyje Ulfric, niech żyje tyś najwyższym królem naszym, ku twej czci śpiewamy pieśni i pijemy wina czasze. Mam dziwne wrażenie, że w ten sposób tworzę silniejsze. Bo jak próbuję z tej strony robić, to mogę... Nie, też mogę maksymalnie 10, okej. Tylko mi się wydawało. Myślę, że to było ograniczenie wtedy jakieś inne. Jeszcze 8 sztyletów. Dobra, starczy.
Przypomniałem, że mi się skończą dusze. Nie, nie ten, pomniejszy. No spokojnie, jeszcze chwilę. Zresztą 57 zaklinania? Wow. Dobra, 57, ja mam 56. Hmm. 14. Na pewno się znajdzie coś, co mi podrzucić. W ogóle może sprzedam temu gościowi na górze jakieś winko. Albo coś podobnego. Potrzebujesz pokoju? Napoje dla spragnionych, strawę dla głodnych. Okej. Dobra, łap. To jest Kamila? Co to robi w ogóle? Nareszcie szpon jest tam, gdzie powinien być. To dla nas bardzo ważne. Dziękuję. Magic. I nabiję dwa levele. Wow. Sześćdziesiąte przywracanie to wymaga. Co to jest w ogóle ta regeneracja i to? Nie, dobra, nie chcę tak. Już wolałbym... A, nie tam! Nauczeń zniszczenia, czeladnik zniszczenia. No, czeladnik. Kurczę. O, udało mi się. Tak, żebym mógł rzucać kulę ognia za normalny koszt jakiś. Może lekarz, dobrodziej. Takie coś. No to w sumie nie wiem, czy ja chcę dalej rozwijać alchemię. Inaczej niż alchemika. Mniam. Osłaniam cię. Nie to to. Będę dźwigać twoje ciężary.
Nie, ja nie chcę tego. Mogę ci dodać, ale chyba tak nie już tego używać. Mam nadzieję nawet, że nie będziesz tego używać. Dałbym jej to, ale ona i tak tego nie będzie używać. A to sobie mogę podrzucić te zwoje. Ja zwoje tak rzadko używam. Może wszystkie po prostu, potem je odbiorę. Ruszajmy więc. Tata mówi, że za często zadaje się z czegokolwiek za... Miecze, hełmy... Praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Coś jeszcze? Masz... A, masz złoto jeszcze, okej. Okay. Jakieś różne, może śmieszne, o, tego typu. Znowu się przeciążyłem, kurczę. O dwa. Myślę, że jak bym przerobił teraz. Jeszcze trochę tych sztyletów. Tak. Ciągle. Szukasz nowego ostrza? Okej. Nawet mam wrażenie, że tak. Zrobienie sztyletu. Sztylet jest cięższy niż sztabka żelaza, z której robię ten sztylet. Trochę ciekawe. Jesteśmy. A, trochę tego, trochę tamtego. $750. To akurat na 3 sztylety. On ja dostawę, czy dostawę miał? Orety. A dobra. Nie jestem przeciążony w tym momencie.
Okej, to mogę szybko podróżować teraz do... na przykład Białej Krani. Kurczę, teraz nie mogę... Górę. Zrąbane. Biała Krań, tak. Jeszcze był gościu, który miał dużo kasy. Mojej kasy. Ach, chyba i tak mam tylko niż tyle teraz. To trudno. Pokupuję trochę jeszcze żelaza i... A no tak, otworzyłem kluczem. Ups, trochę z rozpędu. Ale co tam? Nie, tam jakieś buty. Żelazna zbroja, żelazna, co to jest? Ja chcę coś wartościowego. Świetnie, jabłko. O, tu nikogo nie ma nawet. O lol. Dobra, wynosimy się stąd chyba. Ale to nigdy nie było przecież. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Okej. Okay. Zobaczmy. W Gwieździe Zarannej otwierają nowe muzeum i właściciel prosił, żebym rozdawał zaproszenia podróżnym. Okej. Okay. To chyba na tyle. Muszę iść. Interesuje. Widzicie, to jest to kowalstwo, to jest kowalstwo. Muszę takie coś robić. Wymaga 60. O matko, to ja muszę tutaj sporo tych leveli nabić. Chciałem smoczą zbroję zrobić. Jak mam już tyle łusek. O, ktoś mi widzi. Może tam ten strażnik. No jeszcze tych klejnotów dusz. Drobna dusza jedna. Cztery mniejsze, 11 pospolitych. Ale teraz trzeba zrobić jakieś questy na północy. Ale to chyba najlepiej będzie przez
kopalnie. Tak. Głównie przez kopalnię, dlatego że tam jest huta. I musi chociaż trochę tych przerobić. Sztabek. Tak. Okej, to chyba tyle. Odległa północ. Dobra. Gwiazda Zaranna jest tutaj, to tam przejdę chyba... Stąd, z tej latarni. Muszę na jedną z tych masek. Te maski muszę mieć tą, którą mam. Ta jakby. O, teraz nie mogę pokazać. Ta, która była tutaj. No dobra, to nie jest mój koń. Hej, patrz! Jaskinia! Ciekawe, co jest w środku. Nie wiem, średnio mnie to aż mnie zaobchodzi. Tam są jakieś krasnoludzkie ruiny. Chcę tam iść? Nie, ja chcę iść tą drugą właśnie. Nie, dobrze, idę. Tylko pytanie, którędy się tam będzie szło lepiej. Tam jest ewidentnie smok. A nie ta... Nie ten klawisz. To w ogóle otrona burzy jest. No, leczenie. Przyjęzłą strategię po prostu. Przywołania trunacha ognie, nieugięta siła, kula ognista. Okej, okay. I to powinno starczyć. Tam też jest... nie. Tam po prostu jest jakiś... coś. Co jest tam? Na północ stąd. Aha, bo mnie w końcu... Okej, nie przyniosło tutaj.
Okej. Hej, patrz! Jaskini! Ciekawe, co jest w środku. Nieważne, co jest w środku. Ważniejsze jest to, co jest tam. No i teraz to przywołanie kosztuje mi jakąś normalną ilość many. Okej, teraz tutaj nic dziwnego nie spotkam oczywiście. Jakieś wilki biją się z czymś. A ten jest agresywny czy nie? Nie wygląda, aby był. Czy ona przywołała tego Atronacha po prostu? Ej, może zabiorę lepiej te jestem. Zwoje w takim razie. Będę dźwigać twoje ciężary. Prowadź. Co tam jest znowu? Ach kurczę, to oczywiście nie ma jakiegoś takiego ładnego zejścia na dół. Wow. No cóż. Może jednak jest. Co my mamy tutaj? Normalnie przy czymś takim był? Smok. Albo przynajmniej coś smoka podobnego. Ho? Tu nic? O co chodzi tutaj w ogóle? Co to jest za miejsce? Jeszcze pokazuj mi, że tam jest smok niby. A jeszcze się na daty gdzieś Lidia zgubiła, no. Otóż, o, jest. Dobra, tam jest jakiś kamień, którego nawet nie mam odkrytego. Chyba nie jakoś specjalnie daleko. Co jest za odgłosy? O nie. Ała. Nie. To. Tak. No.
Czemu mi tak dziwnie łapało ścinę, kiedy klikałem tak? Boję tylko, żeby mieć znaczne miejsce. Ale kurczę, jest znaczne jaskinie. To nawet żadnego wejścia do jaskini nie znalazłem w środku. Ten kamień jest tam. Ale jeszcze jakiś mors. Horker to się nazywało. Przecież to są horkery. Ciocze na nagarnie. Może ma tu płynąć, ej. Osłaniam cię. Ruszajmy więc. No właśnie, chodź. Tam jest ten kamień. Trzeba jeszcze raz kimś jak tam wejść. Ciekawe co za kamień jest. Na wszelki wypadek. Dobra, znajdzie się zaraz.
Okej, teraz by się przydała Livia. Gdzie mi ten koszyk leży? Kamień wieży. Wow. To tak tutaj działa klucz do wieży. Dobra, gdzie ona się znowu zaklinowała? Okej, mniej więcej to była za mną. O, tu jest. Z czym ona się bije? No nie! O, matko! Teraz poczekam tutaj na nią i pójdę z nią od razu, żebyś nie spotkał znowu kota. Tu jest kot. Dobra. Najpierw leczenie na... oburącz. Okej, teraz kula ognista. Też oburącz. Dobra, walić to, czy jestem kapłanem, czy nie, chodź tutaj. Znowu dziwny dźwięk. Dobra. Chodź tutaj. Wciąż tu jestem. Będę dźwigać twoje ciężary. Dawaj kilo. O, już tam miała kilo. A, dobra. Przez broń będzie szybciej. Prowadź. Co już? Czy po prostu tutaj chce się coś zacina? Coś świetnie jest tym. Klikam, żeby wydobywał, a on nic nie robi.
Okej, czyli jak tutaj już nic nie ma, to chyba też. To była jedna ruda. Jestem tuż za tobą. Będę dźwigać twoje ciężary. A, bo ja patrzę na jej broń, okej. Jakieś różne może. Na przykład te wszystkie ametysty. Właśnie drobne klejnoty. Pomniejsze też, nie mam pomniejszych pustych już? Dobra, takie rzeczy właśnie jak sztabki. Prowa. Kamień jest tu. Zaliczony kamień wieży. To mogę teraz wracać tutaj i znowu kontynuować podróż do Gwiazdy Zarannej. Tak sobie. Mam coś kiepską inicjację ustawioną. Kula. Odchodzę w stronę zachodzącego słońca. Tak mniej więcej. Patrzę się na słońce. Co tu mamy? O, jakiś lis, lis. Dobra, nie będę wygonił lisa tutaj. W którą stronę do Gwiazdy Zarannej? Przed siebie? Nie, w prawo bardziej. Gdzieś tu? Ale wilków. Okej. Okay. Tak się teraz pokonuje wilki. Kurczę, teraz taki bałagan. Przez te różne. To jest chyba jakiś główny trakt. Przynajmniej na to wygląda. Zaliczę sobie to miejsce, żeby zaznaczyć.
No i biegniemy do gwiazdy. Czy to w ogóle jest? Przesuń się trochę, dzięki. To jest gwiazda zaranna. Okej, nie mam pytań. Aha, czyli poprawili tłumaczenie szyldów, które dodali. Że Akademia Magów znów normalnie funkcjonuje. O ile w ich przypadku. No, dziwne to myśliwe. Kolejne. Na niebiosa, Skaldzie. Kogo przestraszymy naszymi starymi ranami wojennymi? Już nie jesteśmy żołnierzami. Przybywasz do gwiazdy zarannej w dziwnym czasie. Wygląda na to, że wszystkim mieszkańcom śnią się koszmary. Jest dumny ze swej służby, Skaldzie. Legion nauczył nas lojalności. To ty jesteś tym magiem z Akademii, prawda? Zarannej. Ponoć w końcu się tam uspokoiło. Jeśli przyłapie was na pisaniu choćby jednego listu do generała... Ludzie wciąż mają koszmary. Każe was to stracić. Nienaturalne. Czego magowie z Akademii tak właściwie szukają w Sarty? No, strażnicy, kurczę. Moim obowiązkiem jest strzec Briny Merilis. Nieważne, gdzie jest w każdym razie to muzeum. Niech ci się nie wydaje, że możesz się ze mną targować jak ze sklepikarzem. Alchemik? Tak, alchemik. Naprawdę nie jestem w nastroju. Mów, czego chcesz, albo odejdź. Wybacz, ale muszę zająć się kopalnią. Okej. Czyli to jest jedna z tych, które muszę zrobić. Twoi przodkowie nie chcieliby tego. Dlaczego miałbym się przed tym kryć? Mowa o spuściźnie mojej rodziny. To przeszłość. Martwe przysięgi w martwych ustach. Niech tam zostaną. Muzeum zostanie otwarte, Madeno. Błagam cię, nie idź do Muzeum Silusa. Czemu? Silus pochodzi z jednego z najstarszych rodów Gwiazdy Zarannej. Mają skomplikowaną historię. Mm-hmm. Wielu jego przodków należało do mitycznego Brzasku, sekty, która omal nie zniszczyła Tamriel. Aha. Działania jego rodziny odkryto na długo po zażegnaniu kryzysu, ale to i tak zniszczyło ich reputację. Zostali wyrzutkami. A teraz Silus wrócił i myśli, że tworząc Muzeum Mitycznego Brzasku odbuduje dumę jego rodziny. Bardzo się myli. Mhm. To muzeum, oto i mój to pomyłka. Pierwszy gość. Muzeum Mitycznego Brzasku jest otwarte, wędrowcze. To nieistotne. Madena to dobra kobieta, ale mam własne powody, dla których otworzyłem to muzeum i zdania nie zmienię. Posiadam kolekcję artefaktów związanych z grupą, która doprowadziła do upadku cesarstwa. Nie można zapomnieć o ich znaczeniu dla historii. No tak. Może wejdziesz do środka. Możesz przyjrzeć się ekspozycji i porozmawiać ze mną. Mam zadanie, do którego wydajesz się idealnie nadawać. Porozmawiajmy w środku. Rozejrzyj się. Przyjdź ze mną porozmawiać, jeśli poczujesz, że pora omówić szczegóły pracy, o której wspominałem.
Arrasy zawieszone tutaj i na zewnątrz znaleziono w kryjówkach, w których członkowie mitycznego brzasku spotykali się. Te szaty noszono podczas sekretnych spotkań mitycznego brzasku, podczas których planowano sprowadzenie Dedry Merunesa Dagona do Tamriel. Każdy kłębek przędzy użytej do wykonania szaty wiem, kto to był. Został zabarwiony farbą przygotowaną z krwi ofiarnej. Fajnie. Ten przypalony kawałek papieru to wszystko, co zostało po osławionym misterium Xarxesa. Tę bluźnierczą księgę napisał sam Merunes Dagon. Aha. Powiadają, że Mankar Camoran użył księgi, by otworzyć portal do raju, gdzie wszyscy jego wyznawcy mieli zyskać życie wieczne. Okej. To co jest? Komentarze na temat misterium Xarxesa zostały spisane przez przywódcę kultu mitycznego brzasku Mankara Camorana. Swoim wyznawcom obiecał raj po śmierci oraz ponowne odrodzenie u boku Merunesa Dagona. To już oglądałem, tak? Dobra. Masz jakieś pytania odnośnie muzeum, czy wolisz przejść do interesów? I oto jesteś. Mam nadzieję, że podobało ci się muzeum. Tak, całkiem fajne. Samo muzeum całkiem fajne. Najpierw trochę historii. Po kryzysie otchłani pojawiło się wiele grup, które postawiły sobie za cel zmieść z powierzchni ziemi niedobitki mitycznego brzasku. Członkowie jednej z nich odnaleźli brzytwę Merunesa, artefakt Dagona. Podzielili ją na trzy części i przysięgli na zawsze utrzymać je z daleka od siebie. Choć stało się to ponad 150 lat temu, potomkowie członków tej grupy wciąż przechowują fragmenty broni. Są tutaj, w Skyrim. Co najmniej dwoje z nich, Gunzul i Draskua, to niebezpieczni rabusie. Natomiast o trzecim właścicielu, Jorgenie, wiem tylko tyle, że mieszka w Mortal. Oto moje notatki na ich temat. Chętnie zapłacę ci za zdobycie części w dowolny sposób. Nie zadaję żadnych pytań. Powodzenia. Zastanawiam się, czy zrobię te questa i pomóc mu, czy zatrzymać to dla siebie, bo nie wiem, na ile można mu ufać. Nie ma jej. Która jest godzina? Chcesz tylko dowiedzieć, która jest godzina w grze, no. O, tu jest. 9:23 po południu. Która ona może być w domu? A nie wiem. Ale tym się chyba zajmę następnym razem.